Wkładamy gogle VR i przenosimy się w czasie i przestrzeni. Raz jesteśmy na łące, raz na moście, a raz w ogrodzie. Nie byle jakim, bo stworzonym przez jednego z najsłynniejszych twórców impresjonizmu. W katowickim szybie Wilson do 26 listopada możemy zwiedzać immersyjną wystawę Monet and Friends. Magda Sincewicz. Można w tradycyjny sposób, przechodząc od sali do sali, gdzie na ścianach wiszą obrazy. Można też dość nietypowy, kładąc się na ziemi. Pani Ani, artystce, Monet nie jest obcy. Nieczęsto jednak zdarza się jej podziwiać go w taki sposób. Powiem szczerze, no, pierwsze wrażenie to było, że no, ja mam, odlatuję. No, to jest niesamowite wrażenie. Człowiek jest tak, jakby no, wchodzi w te obrazy, jest się w innym zupełnie świecie. Łapie się taki spokój niesamowity. No, to jest fantastyczna rzecz. I bardzo różnorodna, także w możliwościach odbioru, jak tu, mając na sobie gogle VR. Widzę flagę francuską, morze i drzewa, zieleń za płotem i kwiaty i parę, która rozmawia. Taka nowoczesność daje przy tym wszystkim na pewno bardzo duży powiew świeżości i takie nowe spojrzenie. Chętnie bym się na coś takiego jeszcze kiedyś wybrał, tylko na troszkę może inną tematykę, ale to nie dlatego, że ta tematyka mi się nie podoba, tylko dlatego, że chciałbym zobaczyć więcej tego typu rzeczy w takim wydaniu. Prócz dzieł Monet, zwiedzający mogą podziwiać także twórczość Renoir, Van Gogha, Degas czy Gauguina. Mają Państwo wspaniałą multimedialną prezentację dorobku 7 najsłynniejszych impresjonistów i postimpresjonistów. Pokazany w bardzo uroczy sposób mogą się Państwo rozłożyć na kanapach i tam na ścianach i na podłodze. Przyjdą do Państwa ożywione obrazy tych impresjonistów. Temu tu towarzyszy przepiękna muzyka i jeszcze lektor opowiada Państwu życie tych impresjonistów, więc jest to bardzo miłe, przyjazne przeżycie. Wystawa w szybie Wilson potrwa do 26 listopada.